17 maja, a gdy minęło 40 lat, ukazał mu się na pustyni góry Synaj anioł i rozległ się głos pański: posyłam cię do Egiptu. Czytamy o tym Dzieje Apostolskie, 7 rozdział, wiersze od 30 do 34. Często Pan odwołuje nas od naszej pracy na bok, pozbawia zdolności działania i chce, abyśmy nauczyli się jeszcze czegoś, zanim zaczniemy ponownie swoją służbę. W starożytności pewien rycerz, uciekając od swoich wrogów, zauważył, że jego koń potrzebuje podkucia. Ostrożność jak gdyby ponaglała go, by dążył naprzód, lecz rozsądek radził mu zatrzymać się na kilka chwil przy kuźni u drzwi, u drogi i podkuć konia. I choć słyszał dźwięk kopyt ścigających go wrogów, przeczekał cierpliwie parę minut, dopóki podkowy konia nie zostały doprowadzone do porządku. Następnie, kiedy wrogowie znajdowali się w odległości kilkunastu metrów, wskoczył szybko na siodło i pomknął jak wicher. Chwilowe zatrzymanie się pomogło mu uciec od nich, ponieważ koń odpoczął i miał nowe podkowy. Również i Pan Bóg zmusza nas często do zatrzymania się i doprowadzenia siebie do należytego porządku przed wstąpieniem na następny etap naszej drogi i działalności.